Cześć, tutaj Ania. Witam serdecznie w mojej internetowej przestrzeni, w której poruszam wszelkie tematy dotyczące przywrócenia zdrowia i witalności wyczerpanej kobiecości na planecie Ziemia. Dzisiaj kolejny i chyba na razie ostatni film dotyczący rozwoju duchowego i będzie to film, w którym chciałabym troszeczkę opowiedzieć o technikach stosowanych w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym i będzie to jednocześnie takie króciutkie podsumowanie tego, o czym mówiłam w poprzednich filmach. A zatem zacznę od takiego króciutkiego podsumowania i dojdziemy do tematu, który chciałabym poruszyć dzisiaj. A mianowicie wiecie już z poprzednich filmów, że rozwój duchowy to jest proces szukania i odnajdywania Boga w sobie. I wiecie już także, że Bóg mieszka w was, w waszym sercu, czyli Bóg nie jest gdzieś na zewnątrz. A skoro wiecie już, że Bóg mieszka w was, w waszym sercu, to szukacie tego kontaktu z Bogiem, z tą wyższą inteligencją w was, właśnie kontaktując się ze samym sobą, wycofując swoją uwagę do wewnątrz siebie i szukając właśnie tego kontaktu z wyższą mądrością właśnie wewnątrz was. A zatem nie szukacie już autorytetu na zewnątrz was, tylko szukacie autorytetu w sobie. Tydzień temu mówiłam także o tym, jak rozpoznać, jak rozróżnić te dwa głosy, które gdzieś tam się w nas odzywają. Głos intuicji, wyższej mądrości, wyższej jaźni i ten głos ego, małego dziecka, ten głos takiego właśnie skrzywdzonego dziecka w nas, głos wewnętrznego krytyka. Jak odróżnić te dwa głosy od siebie? I mówiłam o tym, że jeżeli podejmiesz decyzję pod wpływem jednego czy drugiego głosu i czujesz w ciele napięcie, czujesz w ciele dyskomfort, to znaczy, że nie była to decyzja podyktowana wyższą intuicją, wyższą jaźnią, tylko była to decyzja pochodząca właśnie od twojego ego. Bo tak jak też mówiłam już tydzień temu, każda decyzja, nawet jeżeli z punktu widzenia logiki, z punktu widzenia takiego ludzkiego na nasze tu i teraz jest decyzją niemądrą, nierozsądną, nielogiczną, jakkolwiek ją nazwiemy, ale jeżeli ty czujesz w ciele spokój, rozluźnienie, to znaczy, że idziesz dobrą drogą. No i przechodzimy właśnie do technik stosowanych w rozwoju duchowym. A, przypomnę tylko jeszcze o tym, że mówiłam o tym, o tych autorytetach w rozwoju duchowym, że my gdzieś tam na tej naszej ścieżce rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, to jest naturalne, że potrzebujemy wskazówek od innych osób, od osób, które już pewną drogę przeszły, które są gdzieś dalej na tej drodze, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem, mogą też nam coś podpowiedzieć i to jest naturalne. Natomiast ważne jest to, żebyśmy nie postrzegali takich osób jako takie stuprocentowe autorytety i cokolwiek te osoby powiedzą, to my to po prostu bierzemy na wiarę, nie sprawdzając tego, nie przepuszczając przez nasze ciało, nie przepuszczając przez własne doświadczenie, po prostu wierzymy, bo gdzieś tam zakodowaliśmy sobie wcześniej, że ta osoba w jakiś sposób udowodniła nam, przekonała nas do tego, że po prostu zna się na tym, że możemy jej zaufać. I na tej podstawie po prostu wierzymy już we wszystko, co ta osoba mówi. Właśnie o tym mówiłam tydzień temu, o pułapkach w rozwoju duchowym, żeby właśnie nie podążać tym torem. I za każdym razem jakąkolwiek informację usłyszycie od kogokolwiek, nawet od takiej zaufanej osoby, żeby to za każdym razem przepuszczać przez siebie, za każdym razem sprawdzać, jak czujemy się z tą informacją, czy to jest nasza informacja, czy my to czujemy, czy nie, jak my to czujemy.
No i przechodzimy do tych technik w rozwoju duchowym czy w rozwoju osobistym. Jest tego całe mnóstwo do wyboru. Ja nie będę tutaj omawiać wszystkich, zresztą nie taki jest cel tego filmu tutaj, natomiast no, wszystkie osoby, które się rozwijają, czy duchowo, czy podejmują różne inne próby rozwoju duchowego, korzystają z chociażby z porad takiego coachingu, czy jakichkolwiek innych takich terapii, które mają na celu pomóc nam w poradzeniu sobie ze stresem i w takim poradzeniu sobie w codziennym życiu, żeby ta nasza jakość życia wzrastała. Więc każda z tych osób na pewno wie, że tych technik, tych narzędzi, które mamy do dyspozycji, jest ich naprawdę sporo. Ja sama korzystałam też z wielu technik tak naprawdę. Gdzieś na tej swojej drodze napotkałam różne techniki, których po prostu spróbowałam i z niektórymi zostałam na dłużej, niektórych spróbowałam tylko raz i stwierdziłam, że nie czuję tego. No i właśnie też o to w tym chodzi, żeby próbować różnych rzeczy, bo to jest naturalne. Tak jak potrzebujemy różnych osób, które nas troszeczkę tak jakby podniosą do góry, pociągną nas po prostu, złapią nas za rękę i pociągną nas troszkę do góry. Tak samo te techniki, które po prostu są pewnego rodzaju podpórkami, które podnoszą nas do góry. Natomiast na co chciałam dzisiaj zwrócić szczególną uwagę, żebyśmy tutaj również zachowali pewną czujność, że jeżeli na danym etapie tej naszej ścieżki spodoba nam się jakaś technika, metoda, stwierdzimy, że jest to technika czy metoda, która nam w jakiś sposób służy, pomaga, to żeby nie zastać się w tym. Bo tak naprawdę każda technika i każda metoda jest dla nas na tej naszej drodze tymczasowa, żeby o tym pamiętać. Niektóre pozostaną z nami na dłużej, niektóre na krócej, natomiast warto to wiedzieć, że tak naprawdę żadna metoda nie jest uniwersalna do tego stopnia, że zostaje z nami na całe życie i całe życie jakby tkwimy w tej jednej metodzie. I teraz pytanie właśnie, jak to rozpoznać? Kiedy dana metoda nam służy jeszcze, kiedy ta metoda wykonuje dla nas tą pracę, gdzie my jeszcze rośniemy, a kiedy po prostu stajemy się tak zwanymi wyznawcami metody i ta metoda, ona już nas nie rozwija, ona już nam w niczym nie pomaga, a wręcz odwrotnie. Tkwienie w metodzie sprawia, że przestajemy się rozwijać i metoda zaczyna nas w pewnym momencie ograniczać. I właśnie jak rozpoznać ten moment, jak to poczuć ten moment, kiedy jesteśmy gotowi tak naprawdę porzucić daną metodę. No i w pewnym sensie no, nie powiem nic nowego, powiem to, o czym mówię już od bardzo dawna. Właśnie chodzi o to, żeby to poczuć. Bo my znowu nie wymyślimy tego z głowy. Nie wymyślimy tego z głowy, nie przeczytamy tego w żadnej książce, bo różni specjaliści mogą się wypowiadać na dane tematy. Nawet jeżeli przebadali jakąś grupę osób i stwierdzili, że na przykład, no nie wiem, stosowanie afirmacji chociażby. Jak będziesz przez miesiąc czy przez dwa miesiące stosować daną afirmację, to ona przyniesie taki i taki skutek. No, może to statystycznie na jakiejś grupie zadziałać, natomiast nie jest powiedziane, że zadziała u Ciebie. Dlatego takie ważne jest to odczuwanie. Ja powiem tylko na swoim przykładzie, bo tak naprawdę nie ma jednej obiektywnej rzeczywistości i to, o czym ja opowiadam w ogóle w tej mojej internetowej przestrzeni, to opowiadam tak naprawdę na podstawie własnego doświadczenia. A więc jest to taka rzeczywistość moja, bardzo subiektywna, jednak dzielę się nią
bo wierzę, że może ktoś się po prostu tymi moimi opowieściami zainspirować. Natomiast ze swojego doświadczenia powiem, że próbowałam wiele różnych technik i między innymi na przykład pracowałam z afirmacjami. Pracowałam z afirmacjami dosyć długo, ponieważ to było ponad rok. Natomiast to nigdy nie były te same afirmacje. Ja sobie afirmacje po prostu pisałam sama. Czułam, że dany proces, praca z daną afirmacją gdzieś już mi nie leży, nie służy. I po prostu zmieniałam. Czasami wystarczyło zmienić jakieś słowo w afirmacji i ja czułam już, że ta afirmacja już działa inaczej. Ja nagrałam oddzielny film o afirmacjach już jakiś czas temu, który też gorąco polecam sobie obejrzeć, ponieważ opowiadam w nim właśnie, jak pracować z afirmacjami, jak napisać sobie afirmację, po czym poznać, że afirmacja działa albo nie działa i jak to poczuć, że powinniśmy właśnie zmienić afirmację. Także tam opowiadam w tym filmie, natomiast to wszystko się zazębia. To wszystko właściwie kręci się wokół jednego tematu, ponieważ to wszystko jest o odczuwaniu. Po prostu będziesz czuła, kiedy potrzebujesz zmiany, będziesz czuł, kiedy potrzebujesz zmian. A zatem jeszcze raz podkreślam, jak wielką wagę w całym tym procesie ma właśnie odczuwanie. Innym takim przykładem z mojego doświadczenia jest na przykład dieta. Poprawa swojego zdrowia za pomocą diety. Ja się swego czasu po prostu zakochałam w medycynie chińskiej, zakochałam się w kuchni pięciu przemian. Zaczęłam parę lat temu, to już było 6 lat temu, kiedy zaczęłam gotować według kuchni pięciu przemian. Ale też po pewnym czasie poczułam, że niektóre zasady po prostu mi nie leżą i tak samo tutaj w kontekście medycyny chińskiej, którą kocham i uwielbiam i ona bardzo wiele zmieniła w moim życiu na lepsze, natomiast sama teraz widzę z perspektywy czasu, że do niektórych zasad po prostu nie chcę się dostosowywać, ponieważ nie są zgodne ze mną i pomimo tego, że nadal niektóre zasady, które medycyna chińska poleca, stosuje, natomiast do niektórych się nie stosuje. Właśnie to jest też ważne, żeby nie stosować tego wszystkiego tak zero-jedynkowo. I kolejny przykład, który mogę podać, to jest przykład mojej ścieżki jogowej, gdzie zaczęłam praktykować jogę około 12 lat temu i była to joga według takiego stylu chyba najpopularniejszego, przynajmniej w zachodnim świecie, to jest yoga Iyengara. Przez wiele lat trzymałam się tej metody, praktykowałam zgodnie z tą metodą, natomiast przyszedł w moim życiu taki moment, gdzie poczułam, że ja potrzebuję na tej macie po prostu robić sobie jeszcze coś innego. Gdzieś między te asany hatha jogi, właśnie zaproponowane w konkretnym stylu, właśnie przez Iyengara, ja potrzebuję pomiędzy te asany coś jeszcze włożyć, potrzebuję coś jeszcze innego na tej macie właśnie podziałać. I poszłam za tym, pozwoliłam sobie na to, nie trzymałam się już sztywno tej metody, ponieważ to już nie było zgodne ze mną. To, co Iyengar zaproponował, to była jego metoda. To była metoda, która po prostu jemu pomogła, która po prostu była w zgodzie z nim. I na początku to również było w zgodzie ze mną. Na początku mi się to spodobało. Natomiast tak jak już powiedziałam, przyszedł moment, gdzie ja poczułam, że ja potrzebuję czegoś innego. Ale już nie podążając znowu za jakimś konkretnym stylem jogi, tylko po prostu poczułam, że potrzebuję stworzyć coś swojego, co będzie po prostu takie naprawdę w 100% w zgodzie ze mną. I na tej podstawie również prowadzę dzisiaj moje zajęcia z jogi. Dla osób zmęczonych, dla osób zestresowanych, dla osób wręcz często wyczerpanych, dla osób, które często są bardzo sztywne. Osoby zmęczone mają bardzo sztywne ciało, a zatem wielu rzeczy też po prostu nie są w stanie zrobić.
ja z własnego doświadczenia, wychodząc ze stanu wyczerpania, również po prostu czuję, czego potrzebują te osoby. I dlatego nie tkwiłam w tej jednej konkretnej metodzie, tylko po prostu pozwoliłam sobie na praktykę we własnym stylu. I właśnie o to w tym chodzi. I dzięki temu też czuję, że dzięki temu się rozwinęłam, tak? Jakbym tkwiła dalej w tej metodzie, no bo Iyengar zaproponował po prostu praktykę w jakimś konkretnym stylu i gdybym była nadal, gdybym się zatrzymała w tym miejscu, to czuję, że nie dotarłabym do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Dlatego tak na swoim przykładzie chciałam Wam pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. My mamy prawo próbować różnych rzeczy, mamy prawo dotykać różnych metod, natomiast ważne jest, żeby po prostu się w tym nie zatrzymać. To jest właśnie to, żeby nie polegać już na zewnętrznym autorytecie, że ktoś tak wymyślił i ty musisz tak robić, bo ktoś tak wymyślił. Albo że większość świata tak robi, to znaczy, że tak jest dobrze. Wcale to tak nie oznacza. Podążajcie za swoimi uczuciami, za tym, co Wam mówi Wasze ciało. Wyższa jaźń porozumiewa się z Wami poprzez Wasze ciało, a zatem podążajcie za tymi nawet najbardziej subtelnymi wrażeniami z Waszego ciała. Pozostańcie w zdrowiu, pozostańcie w rozluźnieniu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Namaste.